ulepił śnieżną kulę z leżącego na sankach śniegu i trafił nią Gerstakera w ucho. Franz Kafka. Zamek. Czyta Daniel Kondraciuk. Woźnica zatrzymał się i odwrócił. Kiedy jednak K. ujrzał go teraz z bliska, gdyż sanki posunęły się jeszcze trochę naprzód, tę zgarbioną i jakby sponiewieraną postać i czerwoną oraz zmęczoną, wąską twarz o dwóch różnych policzkach, jednym płaskim, drugim zaś zapadniętym, kiedy ujrzał otwarte i jakby wsłuchujące się usta, w których było tylko kilka pojedynczych zębów, musiał ze współczuciem powtórzyć to, co poprzednio powiedział ze złością i spytał, czy Gerstaker nie będzie ukarany za to, że go przywiózł. Czego chcesz? Odpowiedział Gerstaker pytaniem, jakby nic nie rozumiał. I nie czekając na dalsze wyjaśnienia, krzyknął na konika i pojechał dalej. To był fragment powieści Franza Kafki Zamek. Czytał Daniel Kondraciuk.